You got to let it go. You got to let it go. Hejo, słuchajcie, ja poogarniałam swoje sprawy i teraz tak sobie pomyślałam, bo właśnie odgrzybuję, słuchajcie, mojego maila i Wam pokażę przy okazji, co tym razem zamówiłam z Lovely Wholesale, jakie wybrałam rzeczy. Tam chyba teraz mogłam wybrać 4 bodajże albo 5 rzeczy. Właśnie nie mogę sobie skojarzyć, czy to są 5 rzeczy łącznie, czy tam były 3 rzeczy plus 2 backupy. Także to wyjdzie w praniu. Więc, co zamówiłam? Taki właśnie zestaw, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku. Tak on wygląda. To ma być góra i dół. Tutaj Wam jeszcze pokażę na drugim zdjęciu. O, coś takiego. Fajny, myślę, że powinien się fajnie sprawdzić taki właśnie na co dzień. Ja uwielbiam takie luźne rzeczy. Cenowo wygląda to właśnie w ten sposób. Macie tutaj ceny. Poczekajcie, ja Wam może wbiję... Wbijemy sobie może pounty. O, i teraz będziemy miały ceny w funtach, a nie w dolarach. Także mamy cenę w funtach 10,62 ze zniżki tutaj 35%, czyli z 16,34. Czyli przecena o 5,72. Także 10,62 taki, słuchajcie, zestawik. No mi się wydaje, że naprawdę, naprawdę fajny. Zobaczymy oczywiście jeszcze, jak to będzie też wyglądało na mnie. To się okaże w praniu. Więc to jest rzecz numer jeden. Numer dwa to są takie spodenki. Ja się tutaj zastanawiałam, o co tu chodzi. A tu chodzi o to po prostu, że... Czekajcie, znowu funty. Chodzi o to, że to są spodenki, słuchajcie, które są wiązane, od razu są z takim paskiem, który wygląda, jakby się miały związaną katankę. Ja bardzo często tak chodzę z katanką, więc taki styl sportowo-elegancki bardzo mi się podoba. Tak to będzie wyglądało, to znaczy powinno wyglądać, a jak będzie wyglądać, to się okaże w praniu. Tutaj mamy też zdjęcie, proszę, na modelce. No zobaczymy. Ciężko mi powiedzieć, bo tak jak mówię, no jeszcze do mnie nie dotarły. Jeżeli chodzi o cenę tych spodenek, to 12,32 ze zniżki, tutaj też z 16 ponad funtów. Także to jest rzecz numer 2. Teraz rzecz numer 3. Jest to taki, słuchajcie, kombinezon, tak patrzę. I tu mnie tylko troszeczkę martwi to, że nogawki są takimi nogawkami rozszerzanymi. Ale myślałam sobie, że jeżeli chodzi o adidaski, o buty na koturnie, do których być może wrócę, bo akurat koturny naprawdę lubię, niewysoki, fajny koturn i mogłoby to fajnie wyglądać. Także oczywiście zobaczymy, przekonamy się w praniu. Co jest fajnego w tym kombinezonie, słuchajcie, nie wiem, gdzie Wam to pokazywać. Podobają mi się tutaj te właśnie te pufki, te bufki, czy jak to się tam zwie. To, że jest on naprawdę i seksowny, i troszeczkę opięty, co mnie trochę martwi. Ma wysoki pas, wysoki stan, to też mnie martwi, także no zobaczymy. Okaże się w praniu, ale zobaczcie na plecy. No i to mi się właśnie spodobało. To mnie się bardzo spodobało, czyli właśnie te plecy. Tak, tu jest jedno zdjęcie chyba, jeżeli chodzi o tył. Tak. No i cena, już Wam mówię, cena w funtach 13,17. Także wydaje mi się, że naprawdę jest to super cena, jeżeli chodzi o całościowy jeansowy kombinezon. Tu na dole, jak oczywiście możecie zobaczyć, macie też kolorówkę, macie też do wyboru zielony. On jest jaśniejszy, tutaj kolor przekłamuje. Tutaj jest jeansowy, ten mój niebieski. No i jeszcze jest opcja takiego fajnego pomarańczu, czerwieni, nie wiem, taki dziwny kolorek. Więc taka rzecz. Teraz przechodzimy do rzeczy następnej, jaką wybrałam. I jest to znowu kombinezon. Ja uwielbiam takie rzeczy luźne na wiosnę, lato. Także taki kombinezon. Wydaje się on być, słuchajcie, z miękkiego jeansu, co mam nadzieję, że tak właśnie będzie, ponieważ uwielbiam. Uwielbiam taki luźny, jeansowy, lekki, taki troszeczkę elastyczny materiał. Sprawdźmy sobie cenę. 12,74 to jest cena tego kombinezonu. Na dole oczywiście tutaj wszystko możecie zobaczyć, jakie są opcje rozmiarówki. Tu akurat innych kolorów nie ma. Słuchajcie, ostatnia. Jest to taki komplet. Bardzo proszę, i to jest góra i dół. Jest to marynarka, nie wiem jak mam to nazwać, no ale prezentuje się to tak na modelce.
Wiadomo, że troszeczkę inaczej na pewno będzie się prezentować to na mnie. Spodobała mi się ta marynareczka taka właśnie pod wyjście, na wyjście. Właśnie coś w ten deseń, że jakiś fajny z ćwiekami czy z cyrkoniami, naprawdę jakiś stanik. No i tak naprawdę to ta marynarka jakby zrobi całą robotę. Podoba mi się coś takiego, albo jakieś body koronkowe, wtedy śmiało mogłabym założyć, bo tak naprawdę to tu widać dosłownie ociupinkę, rzekomo pępka, więc to mi nie przeszkadza. No i no, niestety nie ukrywajmy, że no, na balety to wiadomo, że się nie chodzi w todze, więc trochę tego dekoltu można śmiało pokazać. No i stąd właśnie taki wybór. Wybrałam, nie pamiętam, ale chyba M-kę. Wszystko jak przyjdzie, to Wam będę pokazywać. Cena 12,74, więc też myślę, że super. Więc tak by wyglądało moje zamówienie z Lovely Wholesale. Teraz wchodzimy sobie na Shein, na hasło AGA015. Otrzymujecie 15% zniżki i pokażę Wam, jakie rzeczy wybrałam z Shein. Czy mam wybrane bodajże 4? Tak, 4. Dobra, jedziemy od pierwszej rzeczy. To są takie spodnie, słuchajcie. Na stronie Shein, bardzo proszę, wybrałam takie spodnie, to są spodnie Moro. Przerażona jestem troszeczkę wysokim stanem, reszta mi się bardzo podoba, luźny styl. Tak one powinny wyglądać. Pokazuję Wam teraz, jak to właśnie wygląda na modelkach, a jak będzie wyglądało w rzeczywistości. Takie. Przeraża mnie troszeczkę ten wysoki stan, no ale zobaczymy. Jeżeli byłby to luźny, taki nieciężki jeans, nie gruby, to byłoby super. Nie przeszkadzałoby mi to, że będzie to wysoki stan, ale jeżeli to będzie jakiś grubszy jeans, no to niestety, ale się z wysokim stanem nie polubię, także zobaczymy. Chciałabym, żeby było ok, bo są naprawdę fajne. Opcja kolorystyczna jest jeszcze taka, jakby ktoś chciał, taka. No to akurat mi się nie podobają. I opcja kolorystyczna taka na lato, odjechana crazy do białych topów, naprawdę super. No ale ja wolę ten taki klasyczny khaki. Cena 17,99 za te spodnie. Następna rzecz, jaką wybrałam, słuchajcie, jest to po prostu taki żakiecik, taka sukienka, tunika, nie wiem jak mam to nazwać. Jeżeli chodzi o opis, to jest to plate waist dress, czyli jest to jako sukienka. No nie wiem. Takie. Taka niby elegancka, ale ja myślę, że do leggingsów jako właśnie taka tuniczka też można byłoby to nosić. Zobaczymy, jak przyjdzie, oczywiście, jak to będzie miało, jak to się będzie miało w rzeczywistości, ale podoba mi się. No i jest coś w niej, co mi się podoba, także zobaczymy. I chyba jedna strona jest taka tutaj troszeczkę wydłużona, także do szpileczki, czy na jakieś spotkanie, czy na obiad, czy na spacer z dziećmi, myślę, że naprawdę spoko. I też opcja kolorystyczna tutaj jest taka, czyli mamy kolor niebieski, szary, niebieski i taki żółty, miodowy. Cena to 16,99 i kolor ja wybrałam ten. Czyli 14,99, 15 poundów. Pamiętajcie o zniżce 15%. Dalej wybrałam kombinezon. Cena kombinezonu 8,99 i kombinezon prezentuje się następująco. Ja już kiedyś od nich kombinezon miałam, więc naprawdę byłam zadowolona. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Też miałam na myśli kombinezon fajny, jakiś na wyjście, na balety i tak dalej. Ja bardzo lubię takie rzeczy, jeżeli chodzi o wyjście, bo bardzo ładnie wyglądają. I taką górę już kiedyś miałam w bluzkach. Także też zobaczymy, jak to przyjdzie z rozmiarem i tak dalej. Cena 8,99. I rzecz ostatnia, na pewno pamiętacie mój żakiecik czarny, który wcześniej zamówiłam, to jest dokładnie ten. O, tak wygląda właśnie on na zdjęciu. Czekajcie, bo już mnie ręka boli. Tak wygląda na zdjęciu, pokazuję Wam teraz o, na modelce. On tu wypada dłuższy, u mnie nieco był krótszy, także bardzo fajna rzecz. Naprawdę jako i tunika, i sukienka, i jakiś taki żakiet, także tym razem postanowiłam wybrać sobie kolor biały. Mam nadzieję, że będzie tak samo fajnie wyglądać jak ten czarny. Cena tej w sumie sukienki, bo to jest jako sukienka tutaj, 17,99. Uważam, że jest to warte swojej ceny, bo naprawdę wygląda super. Pamiętajcie oczywiście o zniżce minus 15% na hasło AGA015. Bardzo proszę, tutaj jest ta zniżeczka. Wszystkie linki oczywiście podam Wam w opisie pod filmem. A tutaj właśnie hula już. Przepraszam, najnowszy vlog.
Także Hula też najnowszy vlog. Bardzo proszę, zapraszam do oglądania. Strasznie przekłamują kolory. Masakra, dziewczyny, żebyście to widziały. Bardzo dziękuję oczywiście za 4 dislajki. Bardzo, bardzo. Ja zawsze lubuję swój film, także pierwsza chyba łapka to zawsze wędruje do mnie. Może przy okazji sprawdźmy sobie tutaj komentarze. Rzadko kiedy to robiłam. Jak będzie hejt, to od razu poczytam. Piękna bluza, proszę nagrywać, chętnie będę oglądać. Pozdrawiam. Filiżanka 74. Pozdrawiamy Filiżankę 74 i dziękuję za komentarz. Super Aguś vlog. Kolejny dzień mile spędzony z Tobą. Pozdrawiam. Kinia Osińska, czyli Kinga. Pozdrawiamy Kingę. Następny, super, że nie zrezygnowałaś. Lady Mona Ish. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo za miły komentarz. Aneta U, like i jest power. Jak miło widzieć Twojego vloga, Asia Kowalska. Dziękuję dziewczyny, pozdrawiam serdecznie. W taki oto sposób pojawiłyście się na moim vlogu. Vlogu, jaki będzie drugim w kolei, zaraz tuż właśnie po tym, co Wam dodałam. No, także bardzo, bardzo Wam dziękuję za komentarze, za wiadomości prywatne. Jest jeszcze kilka komentarzy, które widziałam na telefonie i na które jeszcze nie zdążyłam odpisać, więc za chwilkę to zrobię, tylko dokończę sobie kawę i muszę poodkurzać i wtedy jakoś jeszcze może siądę do Was na chwilę. A godzinę mamy którą? 13.15, 13.15, czyli ja się zbieram, bo dzisiaj na 16 idę do pracy. Także do usłyszonka. Dzień doberek, dzień doberek. Słuchajcie, mamy 8 czerwca, dzień tygodnia, sobotę. Sobotę, z czego ja się bardzo cieszę, ponieważ to jest moja sobota wolna. Mało tego, no, dzisiaj mamy night out. Mam night out, więc muszę poogarniać trochę rzeczy, zanim w ogóle gdziekolwiek wybędę. Mam ochotę w ogóle na kawę. Zaraz chyba właśnie do Krzysia nawet napiszę, czy by może przypadkiem się nie spotkać w Miachu. Wiecie, o co chodzi, w koście na kawie. Ale tymczasem zrobimy sobie pielęgnation. Robiłam wczoraj peeling. Peeling robiłam ten oczywiście od Dr. Yard. Póki co ten mam i ten używam. Nie jest on jakiś właśnie taki zdzierający, w sensie, że ja nie odczuwam tego zdzierania, nie ma on takich drobinek, ziarenek, więc jest naprawdę boski, a swoje robi, bo widać cera, że jest taka, no, że cera jest taka oczyszczona, chciałam powiedzieć odświeżona, no można powiedzieć, że odświeżona też. Dobra, biorę oczywiście mój tonik, mam umytą twarz, jeszcze się nie na ten. Będę musiała zmienić baterię w mojej tej lampie. Jeszcze się nie naświetliłam, bo mi się baterie skończyły, więc muszę zmienić baterię znowu. Kurczę, muszę kupić jakieś takie dłużej żyjące niż te takie zwykłe, kurczę, bo one mi starczyły, słuchajcie, na dosłownie ile? No chyba z 4 albo może 5 razy tylko. Także niewiele. I muszę Wam jeszcze powiedzieć, że ta kredka z Kubana, z Nyxa, dokładnie ta, to jest ta Nyx, to jest też slide on, glide on i tak dalej, i to jest chyba ta, tak? Czy to jest tak, waterproof? No to jest bardzo waterproof, słuchajcie, ja już wczoraj ją zmywałam, a że mam robione rzęsy, więc nie chcę też tak mocno po tej okolicy tutaj oka, ani nawet na dolnej powiece za bardzo tymi tutaj, wiecie, płynami przecierać. Muszę Wam powiedzieć, że to jeszcze cały czas, zobaczcie, jest. Ja już to po prostu wycierałam, będę musiała chyba tym patyczkiem chyba kosmetycznym będę musiała. No, bardzo jest waterproof. Nie lubię bardzo kosmetyków waterproof, natomiast muszę Wam powiedzieć, że jako wodoodporna kredka, no, dała radę i to bardzo, i nie można jej pokonać. Teraz co zrobię, to no i widzicie, i ona cały czas jest. Czekajcie, jakiś poproszek. I ona cały czas jest tutaj na dolnej powiece i mnie po prostu irytuje. Bardzo mnie irytuje. Wyczyszczamy sobie rzęsy. Na rzęsy idę, słuchajcie, właśnie w poniedziałek już. Także też się bardzo cieszę, bo już trzeba. Już trzeba, bo już mi troszeczkę powypadało. Oczywiście jeszcze wciąż ich jest dużo. No ale wiadomo, że z dnia na dzień, każdego dnia już będą mi tylko i wyłącznie wypadać. Także rozczesuję, żeby wiedzieć, ile jeszcze się ich ostało. No ale jeszcze są na całym oku, także luz bluz. Okidoki, tu tak patrzę, ile. Spoko. Jest dobrze, widzicie?
Tu jest troszeczkę więcej, na drugim jest troszeczkę rzadziej. Nieważne, ważne, że jeszcze są. Okej, no i co? Zanim się będziemy naświetlać, w sensie, że nie będziemy się naświetlać, bo muszę baterię po prostu zakupić, dajemy sobie oczywisty produkt mój pod oko. No i jeszcze się osypuje, kurde, ta kredka. Także nie będę tej kredki używać, bo ona się osypuje i powiem wam, że mi te drobinki przeszkadzały w pracy. Gdzieś tam co któryś mi, kurde, wpadał ten brokat. O, widzicie? Nie wiem, czy widać. Nie wiem, czy wy widzicie tutaj gdzieś ten brokat. Chyba nie. Chyba wy nie widzicie. O, tutaj. O, i tu pod okiem. Także takie uciążliwe to jest troszeczkę, więc kredka jako kredka fajna. Jak nie macie żadnych problemów, no to super, a ja mam dość wrażliwe oczy. O, i tu widzę. I tu widzę. Odkładam tam, gdzie nie będę używać. Także do kogoś sobie powędruję. Dobra. Jeszcze widzę gdzieś ten brokat, ale okej, niech sobie będzie. Wklepuję, wklepuję. Tu gdzieś jest. O, i tu. Dobra, teraz damy sobie ten krem. Gold, coś tam, coś tam. O, też pod oczy. Jak widzicie. Tu muszę go troszeczkę wetrzeć i pociągnąć, dlatego że daję go za dużo. O, teraz sobie wklepiemy. Tak myślałam sobie, czy nie przyjść się z wami, słuchajcie, do Niluka, dlatego że potrzebowałabym jakichś kurczę butów, słuchajcie, takich na wychodne. Chciałabym bardzo jakieś takie na koturnie albo na jakiejś niewielkiej szpilce. Ja tak naprawdę to cały czas chodzę w jednych, bo jedne mam. Jedne mam na obcasie buty, bo ja nie chodzę w obcasach, a wszystkie moje obcasy, jakie miałam, no to uległy w zalaniu. I od tamtej pory jakoś tak nie pozakupywałam sobie po prostu obuwia. Nie wiedzieć czemu. Dobra, teraz musimy sobie coś zaaplikować koniecznie na usta i zrobimy sobie tutaj doktor pau-pau. Cokolwiek to znaczy. Taki produkt i to jest nic innego jak peeling scrub z balsamem do ust, no i ja sobie użyję tylko i wyłącznie tutaj balsamu. Ale mam ochotę na kawę, serio. Dobra, jak widzicie, to jest taki sobie balsamik, niech on sobie tam po swojemu, trochę tak jak jakby miód, jakby coś. Tylko, że mniej słodki, bardziej jak wazelina, nie wiem. No i teraz dajemy sobie krem. Krem na twarz, oczywiście, standardowo. Clarins. Serum sobie dzisiaj odpuścimy raczej. Dawałam wczoraj. Trochę pociągnę na szyję i czoło. Także tak chyba zrobię, że właśnie za chwilę chyba wyskoczę. Może was też zabiorę i zobaczymy sobie, co tam w tym New Looku jest, czy coś nie jest. Nic na siłę oczywiście, ale bym chciała właśnie coś. Dzisiaj mamy wyjście też, więc może coś na vloga mi się chociaż troszeczkę uda nagrać, cokolwiek. Czekajcie. Ale tego jeszcze nie wiem, także tego nie mogę obiecać. Jeżeli nie będzie nic na vlogu, to może wrzucę po prostu tylko jakąś przybitkę, chociaż na Instastory. Także tak wygląda moja pielęgnacja. Ja muszę się niestety rozłączyć, bo mnie to tak drażni, że muszę sobie to po prostu w końcu wyjąć. No i co? I na razie się jeszcze nie maluję. Będziemy się malować później. Zrobimy sobie Get Ready With Me na mój night out. Pokażę wam się w mojej stylizacji. Ubieram się, szykuję się i wezmę was do New Looka. Nie, znaczy nie będę się szykować nawet. Jestem ubrana na sportowo, zaraz wam pokażę. Mam ten topik, mam spodnie, słuchajcie, sportowe. Założę po prostu tylko kurtkę. Spodnie mam te, bardzo je lubię, słuchajcie, tak. Jakbyście szukały sobie takich fajnych, luźnych, takich podomek, to ja wam polecam właśnie, słuchajcie, TK Maxa. W TK Maxie zawsze coś wygrzebiecie. Dobra, to w takim razie ja się zbieram i lecę na kawę. Jeszcze zadzwonię później do Krzysia, właśnie, czy może się byśmy spiknęli. I lecę do New Looka i zajdę oczywiście chyba jeszcze do Tesco. Kupię jakieś winko, czy piwko, czy cokolwiek na wieczór. Do usłyszonka. Thank you.
No, także u nas taka sytuacja, słuchajcie. Ja idę dalej. Przerwano mi oczywiście koncert. Karola zadzwoniła, pewnie teraz też zadzwoni, ale jak widzicie i może poznajecie, bo przecież droga tutaj jest jedna i ta sama, to jestem już bardzo blisko. Jestem bardzo blisko New Looka. Za chwilkę zadzwoni Karola. Właśnie umówiłam się też z Krzysiem na kawcie, także super, super, super. Cieszę się, bo chyba go z tydzień nie widziałam. No nie no, w poniedziałek go widziałam. No to prawie tydzień. I co, idziemy. Mam nadzieję, że będą tylko jakieś fajne promki, bo tak naprawdę jakieś 2, 3, 4 dychy to ja za buty dawać nie będę. To już wolę sobie poczekać, jak pojadę sobie w dniu wolnym do na przykład Primaniego. Ewentualnie do TK Maxa, to już tam naprawdę się wyczaśnie za te pieniądze coś fajnego. Także być może zajdę jeszcze do Butsa. No w każdym razie mam czas do 12. Pokazałam Wam, że w Tesco właśnie coś tam się działo. Po 3 funty zbierali, pokażę jak to wygląda. Szczerze mówiąc, nawet nie miałam czasu, żeby doczytać, bo tak jak mówię, w międzyczasie jeszcze Karolcia zadzwoniła, także nie miałam jak tam stać. Gdzie ja to rzuciłam? Gdzieś to rzuciłam w tym woreczku. O, mam. O, takie. No i dzwoni Karola, także za chwilę się do Was odezwa. No i dobra, co prawda nie mogłam pokazać wejścia, bo tak jak mówię, byłam na telefonie z Karolcią. Ale muszę Wam powiedzieć, że jest trochę fajnych rzeczy. Zobaczcie, co my tu mamy. Co my, nie wiem już nawet, gdzie mam z Wami iść, w którą stronę. Wiem, że miałam iść na buty, ale też Wam pokażę jakieś nowości tutaj ciuchowe. Podobają mi się właśnie te takie w sumie prawie, że crop topy. Podobają mi się też o te takie z koroneczką, no ale nie za tą cenę, słuchajcie, nie za 18 funtów. Podobają się te spódniczki. O, tu jaka ładna sukieneczka też. Nie wiem, czy coś widzicie. Też ładne. Ta właśnie fajna, bardzo fajnie cięta, tylko widzę, że już będzie przeźroczysta, więc nie dla mnie. Nie założyłabym czegoś takiego i z takim crop topem właśnie teraz się tak nosi. No fajne to. Fajny też żakiecik, tylko szkoda, że... O, tak pokazuję. Szkoda, że w zwierzaki, jak ja to... Ktoś mnie poprawił dzisiaj w komentarzach, jak odpowiadałam. Fajne kombinezony. Ja powiedziałam, że efekt chyba zwierzęcy, a chodziło o print zwierzęcy. No, także widzicie, nie można się normalnie pomylić. Te kiecki też ładne, ładne. Co tu jeszcze? Jest trochę nowości. O, to jest ładne. To jest bardzo ładne, zaraz Wam pokażę z daleka. O, to jest takie chyba tutaj przybiście. I do dołu, gdzie jeszcze tutaj jest właśnie rozporek dość, o, długi. No ładne to. Tylko czy to będzie, czy mało biust, ale naprawdę to mi się podoba. 2 dyszki. No cena mi się mniej podoba, ale ogólnie fajne. No i jak zwykle, widzicie? Tutaj to standard z tymi wieszakami. Dobra, idźmy może, patrzcie, mamy jeszcze co? Czekajcie, spódniczki. Wiem, że tak trochę chaotycznie chodzę, ale też niełatwo się nagrywa, jak się jest w sklepie, bo też nie wiem do końca, czy można. Te są fajne, takie króciutkie, ale to wszystko kłusy takie. To trzeba mieć, wiecie, 15-18 lat, żeby pępkiem świecić. Dobra, tu nie mamy kiecek. Tutaj nie mamy kiecek, tu mamy jakieś bluzki, spodnie. Tu jestem ja na sportowo. Ja na sportowo. Bluzki, bluzeczki. No i ja chciałam buty, te nawet fajne, te mi się podobają, tylko też są wysokie, ale ładne. No i 3 dychy, no to bez przesady. Bez przesady. Nie, no to nie. Jak znam życie, to pewnie nie znajdę nic. Tutaj coś mamy, a to jakieś dla dzieci. Zobaczcie, dla dzieci jakie buty. Taki obcas, nie? Przecież na takim obcasie to chodziłam, jak miałam chyba, nie, 19 albo 20 lat. Serio. To idźmy na jakieś obcasy w końcu. I mamy obcasy, i mamy przyceny. Te musztardowe mi się podobają. O, te mi się podobają i są nawet, wow, i są za 8, a to jest 6. Spoko, to nie mój rozmiar. Te też mi się chyba podobają. O nie, to już są za wysokie, ale też fajna cena. Ale bardzo ładne. No muszę Wam powiedzieć, że sztos. Śliczne, tylko że no... No niestety nie mój rozmiar. Dalej szukajmy. To jest 6. A, dlatego przecenione. Mało kto 6 nosi, słuchajcie.
Tu jeszcze jakieś są. Czwórka. No to już bliżej mnie. Bliżej mła. Także przymierzymy je na pewno. I co tu jeszcze mamy? Z czwórek. Czwórki, czwórki, czwórki. No nie, no takie srebrne to raczej chyba nie ja, ale ładne. Trójka to jest, no ale nie. Nie, nie, nie. Znaczy na balety jeszcze może. Może. Te są też ładne. Trójka. Tu są też ładne. A wszystko wysokie, słuchajcie. Wszystko takie wysokie. O, zobaczcie, jakie wysokie. Widzicie? Dobra, tu jeszcze takie czarne jakieś, ale to trójka, czyli małe. Za piątaka, słuchajcie, no cena świetna. Cena super. Ten koturn to nie, brązowy. Kurde, mogliby jakoś rozmiarami tutaj porobić. Ten koturn nie, te za wysokie, tamte za wysokie i te też za wysokie. Te na końcu też nie, czyli tylko chyba te miodowe zostały. Ale ładne są, podobają mi się, zobaczcie. Przekłamany jest kolor, one nie są aż takie bardzo jaskrawe. Zaraz przymierzymy. Co tu jeszcze jest? Już chyba nic. No tu już na takich większych tych obcasach. Tak się odwracam, żeby Wam też móc pokazać. Ale chyba to wszystko. Tutaj mamy takie, takie, takie. Tutaj mamy jeszcze, czekajcie, czerwone. Czarne. Złote. Ale nie chcę na tych słupkach. Nie podobają mi się te buty na tych słupkach. Te jeszcze są nawet ładne. Ale też chyba wypadają tak wysoko raczej. No i za 19. Jak za 19 to może niekoniecznie. Nie na jedno jakieś wyjście za tą cenę. Dobra, czyli mam chyba tylko te. Dobra, to ja się przymierzam. Przymierzam się i za chwilę może Wam pokażę. Oj, a propos, słuchajcie, spinek. Zobaczcie. Hiciory. Tu mamy serduszka złote, serduszka srebrne. Tutaj mamy love. Tutaj mamy love. Tutaj mamy girls. Także same nowości, które teraz po prostu huczą na nie tylko Instagramie, ale i na YouTubie. Te są ładne. Te mi się podobają, no ale ja nie użyłam takich rzeczy. O, prędzej już bym takie coś użyła. Ale wiecie co, dziewczyny? Ja Wam coś powiem. Za dwie spinki, tylko dlatego, że są one wyściułane po prostu trochę takimi, wiecie, diamencikami. 8 funtów. To chyba trochę przegięcie. Tak samo te. Też po 8. Także no trochę przesada, ale te są ładne. Jak już bym miała ja się decydować, to myślę, że prędzej na takie bym się zdecydowała, bo bardzo lubię srebrny kolor. No i okidoki, jak widzicie, właśnie popitalam. But zakupiony. Nie wiem, czy w nim wyjdę, ale powiem Wam, że nie będzie mi szkoda, nawet jeżeli nie wyjdę, dlatego że cena tych butów to była 8 funtów z... Pokażę Wam zresztą w domu, chyba z 18, ile się nie mylę. Teraz właśnie lecę już na kawcie, jestem już prawie pod kostą. Czy stoi właśnie Krzysia autko? I nie wiem. Na razie nie widzę. Dobrze by było, jakby go nie było. Jakbym to ja była pierwsza. No dobra, patrzę, patrzę, wyglądam, zaglądam, jeszcze go nie widzę, także idę na górę. Idę na górę, no i co? I tam już raczej Wam nic nie nagram, także odezwę się do Was po kawie, jak będę w domu. Nie widzę Krzysia auta, więc uff chyba. Chyba, że staną gdzieś indziej, ale nie widzę jego fury. No, także ja lecę na górę. Da. No i szybciutko Wam tylko pokażę. Zobaczcie, jaką kawę. Niestety do kosty nie poszliśmy z racji tego, że no, nie wiem, czy Wam pokazywałam, że tam po prostu nie było nawet miejsca, gdzie piarnąć. Także zero wolnego miejsca, wszystkie siedzące zajęte, a my jesteśmy w Tesco i zobaczcie, jaką kawę i jaką gorącą czekoladę tutaj serwują. To przecież cud, miód i orzeszki, patrzcie. Patrzcie na to. Taka dobroć. No, ja co prawda mam tylko bitą śmietanę i miał być syrop. Mam nadzieję, że mi gdzieś tu wkropnęli do środka. Póki co nie widzę, zaraz się będę doszukiwać. Także jak jesteście w trakcie posiłku, to życzymy smacznego. Jeszcze do mnie przyjdzie zupka pomidorowa, ale to już nie będę zawracać dupeczki. Także pa!